Władimir Putin odwołuje ekscentrycznego ministra obrony i zastępuje go Zachidem. Dlaczego Szoigu opuścił ministerstwo? Minister obrony Rosji Siergiej Szoigu został odsunięty na bok. Zastąpił go cywilny technokrata Andrzej Białousow, który miał przygotować rosyjską armię i gospodarkę na długą wojnę. Siergiej Szojgu pracuje dla rosyjskiego rządu od lat 90. XX wieku tak zakończyły się losy polityka, który od początku lat dziewięćdziesiątych zasiadał w różnych rządach i wysokich władzach najpierw jako minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Następnie gubernator Obwodu Moskiewskiego, a wreszcie jako minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ostatnie 12 lat na stanowisku ministra obrony. Według zgodnej opinii ekspertów aresztowanie 23 kwietnia wiceministra obrony Timura Iwanowa pod zarzutem korupcji, a później zdrady stanu, było sposobem wywarcia nacisku na Szojgu. Aby nie stawiał oporu i nie zgodził się na odejście z ministerstwa. Ministrowi udało się wzbogacić między innymi znacząco i nielegalnie, jak większość. Z mojego osobistego punktu widzenia nie ma wątpliwości, że dymisja Szojgu stanowi silny cios dla Putina. Był jednym z najbliższych sojuszników prezydenta i odegrał kluczową rolę w kluczowych decyzjach strategicznych Rosji. Zastąpienie go przez Białousowa może wskazywać na próbę konsolidacji władzy i reorganizacji zarządzania konfliktem, jednak jej skuteczność pozostaje kwestią otwartą. Pytanie, czy ta zmiana w rosyjskim kierownictwie wojskowym będzie miała realny wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, pozostaje przedmiotem gorącej debaty wśród obserwatorów. Niektórzy uważają, że może to sygnalizować próbę bardziej pragmatycznego podejścia, inni obawiają się, że może to jedynie pogłębić wewnętrzne podziały i napięcia w Rosji.